ono zaparkowało. To jest wina terenu, nie moja. Śmierć. No i co? Jest. Wyczyść miasteczko Olsza. Okej. Okay. Już patrzę, gdzie to Olsza jest. Niedaleko. Myślisz, że będą mieć coś przeciwpancernego? Nie wiem, a mamy coś pancernego? Helikopter. Helikopter nie jest pancerny. To z papieru też nie jest. Dobra, to lecimy na nich helikopterem, ale unieś się jak najwyżej możesz, tak żebym całe miasteczko z góry widział praktycznie. Ale wiesz, że to jest tylko 500 metrów od nas? Wiem, wiem. Ale nadal wolę polatać. Dobra. Jak tam chcesz, to jest, ty dowodzisz. Tylko unieś się do góry, ile możesz. To mówiłeś, że nisko mam latać, tak? Nie, nie. Właśnie leć jak najbardziej do góry, tak? Żebym widział wszystko z góry. Dobra. Także może nie będą mieć zasięgu do nas. Nie, właśnie im wyżej, to chyba lepszy zasięg. No tak, ale przynajmniej zdążymy rozłożyć spadochron, jak będziemy spadać. Powoli helikoptery nam się kończą. No to dobra, unieś się do góry, ale nie bezpośrednio nad miastem. Ja spróbuję ich jakoś przycelować. To tam już, nie? No, jeszcze? Tak, dawaj w górę. Czekaj, bo nie widzę ich tam. Na razie nie widzę, że... A, jest. Chyba dwóch mniej. O, widzę trzeciego. Można jakąś noktowizję włączyć albo coś? W ulicach chyba nie ma. O, już. Następne? Które teraz? Już ci mówię. Może być zapora. Pobeda. Mogłeś na zaporze wylądować. Chciałem go mówić. Nie, no śmieję się. Nie wiem, czy byś dał radę. No. Mam dla ciebie robotę. Czemu się ściemniło? Co się ściemniło? Chyba słońce zachodzi. Wieże kontroli lotów na lotnisku. Ej, a temu co? To mi to aż daleko. Wsiadaj do helikoptera i lecimy. O. To mi Przemek ma rozmowę po angielsku o pracę. Musisz mu pomóc. Nie ma sprawy. Połączymy tego z tobą. Jakby coś potrzebował, to niech mówi.
Będzie musiał pewnie sam, bo jakby musiał pojechać na miejsce i porozmawiać, to już cię nie ściągniemy. No wiem, ale wiesz, jakby coś chciał się zapytać, albo nie wiedział, co wiesz. No wiem, spoko. Co ci koleś tu robią? Bo zasadka była. Aha. Nie wiem, do czego mi strzelali do nas. Dobra, to lecimy tam. Masz to też na mapie, nie muszę ci zaznaczać. Tak, tak, mam. Tylko teraz trzeba jakoś to zaplanować, tak? Tylko, że mam trochę mało naboi, nie wiem, czy nie muszę się dozbroić. O, jeszcze ktoś jest, jeszcze strzelają. A to nie mówiłeś, że takie zasadzki mogą być. No bo ja misję, tą misję robiłem, do czego miałem ci mówić? To gdzie on jest? O, a, już widzę. O, jeszcze jeden jest. No, czekaj, ja go ściągnę. Jesteś ranny. Dostał w rękę, ale nie padł. O, dostał w nogę. Wygląda jak nieżywy. Dobra, nie ruszaj się, uleczę się. Mam zlikwidować tylko oficera w wieży, tak? Tak. I stoi naprawdę w wieży? Nie wiem, czy stoi, ale jest w wieży. Może obaj w snajperkę weźmiemy i będziemy z dalekiego próbowali dosięgnąć. Jak chcesz, ale możemy jedną snajperkę wziąć. No w sumie racja. To jest jeszcze niżej. Najlepiej jakbyś wylądował w Lopatino, na lewo od lotniska. No widzę. Czyli tam mam lądować? Tam, gdzieś tam przy ostatnim zabudowaniu lądu i pójdziemy drogą w stronę lotniska. Dobra. Czyli lotnisko mam ominąć? No, raczej tak. Spróbuj jakąś okrężną drogą, żeby nas nie zobaczyli. Dobra. Gotowy? Aha, czekaj, bo patrzę na mapę zamiast iść do helikoptera. Nie musisz dokładnie do tego miasta jechać. Możesz lądować tu po prawej, na tej górce. Okay. Widzę, że tam jest gdzieś w dół już. Albo ląduję tutaj, przed tymi drzewami. Może być. Chyba nie wyrobisz. Nie wyrobię. Dobra, to jak jeszcze nie lądujesz, to leć trochę w lewo. Tutaj? Slajdujesz. Helikopter się zsuwa. No to nara helikopter. No faktycznie dalej jedzie. Ciekawe gdzie będzie, jak będziemy wracać. Na końcu mapy albo w morzu. Sunie się do morza. Akurat za drzewami. To teraz. Trzeba by jakoś podejść. Widzę dwóch kulesi po prawej stronie. Gdzie? Kawałek od wieży. Stoją sobie.
naprzeciwko hangarów. To trzech tam jest. Ja widzę dwóch, może innych widzisz. Po lewej stronie są, jest trzech, idą sobie. Po lewej stronie od wieży? Mhm. Ja widzę pod wieżą, ja widzę pod wieżą. Teraz pod wieżą przychodzą, nie? Mhm. To widzę. Myślę, że stąd by już można by zdjąć ich, nie? Ty, na pewno. Ja nie wiem. Trafiłem prawie jednego. Prawie? Znaczy trafiłem, ale zaczęli biegać w kółko. Wiesz, jak wysoko muszę celować? Nie biegnę tu? Nie wiem, nie jestem pewien, to nie patrzyłem. Może widzę, że tam biegają. Cholera, to nie jest prawdziwa snajperka. Naprawdę wysoko celuje. To, że im bliżej podejdziemy, będziesz mógł niżej celować. Na prawo od wieży idzie dwóch. Tylko, że idzie. Trzech. No i nawet nie widzę, gdzie trafiam. To bez sensu. Dobra, wyciągamy RPG i... spróbujemy, no, spróbujemy salwę honorową oddać w stronę wieży. Wiesz, o co mi chodzi? Jest dach zwykły, na tym jest przeszklenie. Szklarnia taka. No. Same szyby i na środku tego jest taki dzyndzelek. I tam celuję. Dobra. 3, 2, 1... Poszło. Chyba trafiłem w środek budynku. Tak? Czyli dobrze poszło? Tak, czyli trzeba jedną kreseczkę... Wyżej? Wyżej. I wtedy powinien... Gdzieś kogoś widzieć. Dobrze, tak? Powinieneś trafić idealnie w przeszklenie, tylko ja tam nikogo nie widzę w tych przeszkleniu. Ale spróbuj. Próbuję. 3, 2, 1, go. I co się stało? Chyba za wysoko jednak to było. Tak? Chociaż nie, no nisko leciało. To próbuj ty teraz, bo ja mam jeszcze jeden nabój. Okej. Mam tak pół drogi do tego. Tylko przeładuję. Aha. Udało ci się. Akurat nie patrzyłem na budynek, gdzieś mi się zgubił. To ja jeszcze swój jeden tam poślę. Dobra. Może akurat cały budynek spadnie. I teraz to trafiłem faktycznie. To co? Tyle? Zniszczony jest? Właśnie nie. Ty, patrz jakie zniszczenia. Nie widzę, bo za dużo dymu było. No faktycznie, nie? Kawałek budynku tylko zostało. No. Dobra. Fajne to było. No.